Here you are. Cześć, wam dzisiaj jest Wizu Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Withering Wave Serio, o tym samym tytule i lecimy po kolei, bo dzisiaj w sumie nie jest aż tak dużo do rozbebeszenia, ale są bardzo ważne informacje i w sumie same dobre informacje, więc na dzień dobry jest ekstra. Poza tym, że w momencie, kiedy zabrałem się za nagrywanie, odpaliła się burza za oknem, więc jak zaraz coś huknie i zniknę, to nie zobaczycie nawet tego odcinka, więc hurdur, dur 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 hur dur dur Ale nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, bo wali gdzieś tak daleko, ale je tutaj, więc obniżyła się temperatura i jest czym oddychać, ale tak duszno i nieprzyjemnie było. Dajcie znać, jak u was z pogodą. <laughs> wizu pyta pytał pogodę. Nie mam o czym rozmawiać. <laughs> Pytam o pogodę. No dobra, ale dajcie znać jak u was, bo jest momentami tak gorąco, że nie da się żyć, a za chwilę jest burza. U ludzi wali grad, kawałek dalej, więc była informacja. WIZU, 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 mam biało za oknem, sypnęło śniegiem. Tak jak to śniegiem? Gradem. No dobra, to dwie różne rzeczy. Do, doprecyzuj, doprecyzuj. Więc jest zamieszanie. Zamieszanie bardzo duże. Przejdźmy do tego, co się dzieje w tej gierce i po kolei przede wszystkim lista oczywista, widzimy się już jutro 31 na rolowaniu ja mam te 20 rolek, więc trzymamy się w wersji, że powinno być 20 rolek. Nie, powinienem mieć powyżej 30 rolek, bo brakuje mi jednego levelu, żeby dobić i wtedy dostanę tam te naście, które są z paczki, więc doskoczę troszeczkę do przodu i brakuje mi, no, jak, jak dzisiaj pogram, to będzie ten 25 level, bo mi brakuje niecałego jednego levela. Tak? Tak? tak. Dobrze mnie. Yy, poziom związkowca 24, zrobię 2-3 questy i powinno się udać i powinniśmy być na miejscu, więc yy, ja Pograło się troszeczkę, jestem zadowolony, ale wracając do listy oczywistej, tutaj Secia oraz simon Trzyman mają listę. Dzisiaj możecie o do nich bić, bombardować ich i zarzucać pytaniami. Widzimy się już jutro, 31 o godzinie plus minus 18. 20-30 rolek mile widzianych i możecie lecieć na standardzie, na postać specjalną. Jak wam wygodniej. To jest pierwsze rolowanie z głowy Chcieliśmy to zrobić, żeby mieć przynajmniej jedno rolowanie z głowy. No i też oczywiście następne 11 zapewne będzie. Biorąc pod uwagę, że jest większe zainteresowanie kolejną nadchodzącą postacią, niż tą, która jest teraz na banerze, chociaż wizu powiedział, a niektórzy się strasznie, strasznie, strasznie designem e, hypują. E, ustaliliśmy to z Yukiną chyba było, z Yukiną było, że jak się tego gościa wymawia i ludzie zaczęli mnie atakować, że źle wymawiam imię tego gościa, co jest oczywiście normalne i totalnie zrozumiałe, bo wizu i poprawna wymowa imion nowy nie znałem, nie? To, 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 to tego, tego nie ma. To jest jakiś jeez, whatever, ale kliknęło mi w głowie że to jest design. I od tej pory ten koleś jest designem. Mojego zdania w tym temacie już nie zmienicie, już nigdy niczym innym nie będzie już został designem, na zawsze designem zostanie. Przeskakując dalej do tematu troszeczkę bardziej kontrowersyjnego i tutaj będzie się troszkę lucia i pultania. Widzę, że ludzie bardzo mocno cisną po Epiku. Epic ostatnio bardzo zasłużył. Epic ostatnio bardzo, bardzo zasłużył rzeczami, które są związane z ich silnikiem i tam inclusive naming i tak dalej, inne rzeczy, ale to, co się dzieje z Wooden Waves, z tego co rozumiem, nie jest od strony Epika. Rzeczy, które ja przekazuję Epikowi, jakie błędy znajduję, są wysyłane przez Epic do Kuro Games, że Kuro Games macie tutaj kolejne zgłoszenia, kolejne rzeczy. Więc jeżeli są jakieś problemy z cenami, czy z innymi rzeczami, to z tego co rozumiem, Epic nie ma na to wpływu. To nie jest przelicznik walutowy Epika, więc to jest swoją drogą, więc to stoi, jeżeli dobrze kumam, po stronie Tencentu ze wszystkich frakcji, które się w to mieszają, czyli jest Epic, który jest dostawcą usługi pozwalającej Wam instalować, kombinować różnymi rzeczami, jest Tencent, który zajmuje się wydaniem, ustawianiem cen i całą resztą oraz jest Kuro Games, które robi ten produkt, robi też launcher i ogarnia błędy i naprawia to wszystko, więc Kuro Games naprawia to, co jest zepsute, Tencent to wszystko trzyma w ryzach i rozdysponowuje na pozostałe frakcje, a Epic jest tylko sklepiem, w którym się to sprzedaje. Jeżeli Epic ma jakieś błędy z cenami, to jak ja im to wysyłam, to powinienem dostać odzew, że ej, ej, ok, mamy znalezione i jest klepnięte. A zamiast tego dostałem odzew, ok, przekazaliśmy do tych, y, którzy się tym zajmują. Więc wygląda na to, że jeżeli są jakiekolwiek problemy teraz z Launcherem, to jest bardziej od strony Tencenta niż Kuro Games, niż Epica. Więc szczekamy, szczekamy w ogóle pod złym drzewem. Wygląda na to. Jak już o Epiku jest mowa, bo tutaj też jest jedna fajna rzecz do poruszenia, to jest Epikowa paczka Starter Pack, w której jest, już wam tutaj otwieram i czytam te rzeczy, które zostały mi podeskoczone. To chyba przez Yukinę, tak. Lecimy po kolei, więc jest paczka epikowa, którą odebrałem automatycznie i nawet nie zwróciłem uwagi czy ją odebrałem również w grze, czy jakoś mi to przeleciało nad głową i nie połączyłem tych faktów ze sobą, bo powinienem mieć to w grze, chyba, chyba sobie tego nie odklikałem. Może sobie to odklikałem gdzieś, tylko tego nie widzę? Nie, nie odklikałem sobie tego. W każdym razie, jeżeli macie... O! Kompensacja przyszła! Fajnie, jedna rolka więcej! Jedna złota rolka więcej będzie. Więc tak, powinniście tutaj dostać maila takiego, w którym są inne rzeczy niż tutaj, więc to nie jest ten mail, więc muszę sobie kliknąć i połączyć, żeby mi się to wysłało na właściwe konto. Jest paczka epigowa do przygarnięcia, jak wbijecie na głównostronę epika, albo na grę Wuthering Waves i zeskrolujecie niżej, to są tam rzeczy do odebrania. Klikacie sobie, że bezpłatnie chcecie odebrać i przypisuje wam się to do konta. Musicie mieć tylko odebrane Watering Waves i połączone konta między Epiciem a Watering Waves, czyli nie musicie mieć tego zainstalowanego przez Epic tak naprawdę. Musicie mieć tylko odebrane. Po odebraniu, a tam jest kodzik. Okej, okay, po odebraniu sprawdzacie swoje dane i jest kodik, który ja tutaj wezmę i zamarzę, i ten kodik trzeba sobie klepnąć, i wam wtedy przychodzi mail, więc zróbmy to może w tym momencie. A nie mogę tego teraz zrobić, bo działa i jest aktywne. W każdym razie macie kodik, który wam tutaj pokazuje jak powinno być po sprawdzeniu tego produktu, powinien w tym miejscu gdzie jest zamazany jest kodzik, który odbieracie wklepujecie sobie oczywiście tutaj w grze i dostajecie to co do przygarnięcia i co do dostania jest i tu powinno być jedno echo pięciogwiazdkowe premium tuner oraz sealed tube i możecie to odebrać do 13 czerwca przypomnienie o tej informacji leci oczywiście za yukiną więc wszelkich zainteresowanych zapraszam do odbioru, no bo zawsze darmowe pięciogwiazdkowe echo przeskakując dalej mamy 40 milionów przebite, nie wiem czy za Zauważyliście, ale w ostatnich dniach była ostra wojenka między fanami Genshina, Honkaja Starela, Tauros Fantasy również tutaj się odpaliły i Wuthering Waves. I niektórzy bardzo mocno cisnęli po WWE, że no, zainteresowanie na początku jest, ale to się nie przekłada na zarobki, jest bardzo słabo granie, zarabia, co nie jest prawdą i co jest o tyle jeszcze bardziej podbijane w tym momencie, że są problemy przez płatności na niektórych platformach. Ja nie mogę na żadnej platformie dokonać zakupu. Jak klikam kupuj, to mi się wywala błąd. Czy to jest na Epiku, czy to jest ze standardowego Launchera, ja ten tytuł już instalowywałem z pięć razy. Czy to również na telefonie? To nie jest tak, że mi launcher nawalił na pc tylko klikam kupuj i mi wyskakuje, że o nie, nie możesz, coś tam, coś tam, coś tam jest błąd. A, jeszcze ze stron nie próbowałem. Chyba z ich strony da się kupić, więc nawet nie muszę wbijać do gierki, ale poszła informacja, to jest za Stix, to jest od ByteMMO, oni się jakoś tak nazywają, mają bardzo duży i prominentny profil zajmujący się grami MMO na YouTubie. Widziałem parę ich odcinków na przestrzeni lat, to znaczy głównie jego, bo styksową to ja kojarzę jak przez mgłę, to jest żona chyba tego głównego gościa, który się zajmuje tym wszystkim filmami, on to ogarnia. Ona bardziej się zajmuje streamowaniem, jeżeli dobrze pamiętam, ale poprawcie mnie, nie mam z tym styczności od dwóch, trzech lat, nie, nie patrząc co tam się dzieje. W sumie a przed premierą Gershina bardziej zaglądałem do nich, ale whatever, nieważne. W każdym razie, według informacji, które są tutaj za Game Lookiem podane, w 7 dni Woodring Waves przebiło 42 miliony. Koło 40 milionów mega wynik finansowy miał wbity Honkai Star Rail w swoich pierwszych 7 dni. Więc to jest Wynik teoretycznie mniej lub bardziej rzucający na kolana, i to rzucający na kolana bardzo mocno. I właściwie, no trudno cokolwiek tutaj dodać, poza tym, że jest to zachwycające i nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku finansowego. Spodziewaliśmy się, że będzie dobrze. Spodziewałem się pomiędzy 20 a 30 milionów na te pierwsze 7 dni. To ja 40 milionów przybija moje oczekiwania bardzo, bardzo mocno, zaskakująco, bardzo mocno. Więc to jest tyle tematów wybebeszonych na dzisiaj w waszym kierunku. Jeszcze to ruszymy, ale wszelkie screenshoty tego, jak to powinno wyglądać i gdzie to powinno być. Powinniście mieć tutaj powklejane wtedy, kiedy o tym mówiłem, więc to z mojej strony. Pamiętajcie, że w tym momencie trwa Mermaid, konkurs Zmyślone Spekulacje i Wiosennie Piękna. Z tych konkursów chyba wszystkie trzy kończą się jutro. Więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby wziąć udział i zawalczyć o nagrodę, tu są odpowiedniki blessingów tych wszystkich rzeczy, również do odebrania w tym tytule, jeżeli nie w Gęszynie, albo w Fonkaestareilu, albo w czymkolwiek innym, no to są te trzy konkursy i wystartowała jeszcze kocia sztuka, a kocia Sztuka trwa troszeczkę dłużej. No, i jutro, nie, pojutrze powinien wystartować kolejny konkurs ten od Sztechcia z nagrodami fizycznymi i nie tylko, bo na blessingi, nie blessingi będzie plus, minus 5 stów przygotowane dla Was. Więc tyle ludziska. Pamiętajcie brać udział w konkursach. Zapraszam do wspólnej zabawy i korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi mogowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi arcy mogowie, Wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osą. I Lisi Twitcher nauczy, Wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście osą na widzimy się przy najbliższej okazji w tej grze, nadarzy się ta okazja już jutro o godzinie 18. A dzisiaj o 17 widzimy się na streamie z anime, więc zapraszam do oglądania dzisiaj, jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, życzę wam miłego dnia, dobrego dzwonka, świetnych pięciogwiazdkowych postaci, niech rowerek wam sprzyja, do następnego i hej! Grafika w tej grze robi wrażenie na mnie bardzo dobre, to znaczy design, pomysły na lokacje i te wszystkie rzeczy, to ma bardziej tofowy vibe niż Genshinowy vibe, jak tak patrzę wizualnie, ale no, te miejscówki są czad.